Dzisiaj branża hotelarska w Żarach przeżywa trudne czasy. Nie ma już niektórych obiektów hotelowych. Niektóre czekają na kupca. Natomiast niegdyś w Żarach było takich hoteli zdecydowanie więcej. Przed II wojną światową, zwłaszcza nasycony hotelami, zajazdami, był rynek. Tutaj za moimi plecami w kamienicy Falkomów mieścił się słynny żarski zajazd i hotel pod złotą gwiazdą Alberta Schulza. To było miejsce także, gdzie do połowy XIX wieku mieściła się także stacja poczty. Innym hotelem przy żarskim rynku był hotel należący do Rudolfa Einenkela. Nazywał się on pod niemieckim dzbanem. I nie był tak wielki jak hotel pod złotą gwiazdą, ale był za to bardziej komfortowy. Stoję teraz niemalże na środku ulicy, a przed 11 kwietnia 1944 nade mną znajdowałby się hotel. Tutaj, w tym miejscu, stał niegdyś Finkes Hotel. Hotel, który zaczynał się na południowej pierzei rynku, natomiast tutaj sięgał ulicy Zaściankowej. Ulica Mariana Buczka kiedyś była ulicą dworcową, dlatego znajdował się przy niej hotel nazywany hotelem dworcowym, który należał do pana Mitwocha. I w tym ten hotel wcześniej nazywał się hotelem Borse. No, poprzedni właściciel nazwał od swojego imienia. Przy tym hotelu znajdowała się bardzo ciekawa restauracja, która nosiła nazwę Liść Winorośli. I sprzedawano w niej miejscowe wino, przede wszystkim z Krzystkowic, które słynęły przed wojną z produkcji wina. Od końca XIX wieku istnieje ulica tunelowa, która pozwoliła na bezkolizyjne przekraczanie ruchowi drogowemu linii kolejowej, która istnieje w Żarach od 1846. Natomiast do końca XIX wieku to właśnie ulica dzisiejsza Stefana Okrzei była tą ulicą prowadzącą do wprost na dworzec kolejowy. Dlatego też tutaj znajdowały się hotele, przy których mogli nocować podróżni przybywający do Żar. Tutaj na ulicy Okrzei znajdował się hotel pod złotą kotwicą. Tego budynku dzisiaj już nie ma, natomiast stoi tutaj budynek, który przypomina swoim wyglądem bardzo mocno ten hotelik pod złotą kotwicą. Zajazd znajdował się również w nowoczesnej kamienicy, która stanęła na rogu Pribuserstrasse, czyli ulicy dzisiejszej Stefana Okrzei, jak również Schmidtstrasse, czyli dzisiejszej Górnośląskiej. W tym jakże pięknym budynku znajdował się bardzo przytulny hotelik, o czym informowała tutaj jeszcze do niedawna widoczna, wyzierająca spod tynku informacja o nazwie owego hoteliku. W pobliżu torów kolejowych znajdował się także inny hotel, znacznie bardziej luksusowy, ale wydaje się też mniej przytulny niż hotel pod złotą kotwicą. Ten hotel nosił nazwę hotelu Lancasterów, czyli no, odwoływano się tutaj do arystokratycznych tradycji, więc nie był to hotel dla każdego. Budynek bardzo elegancki, który po wojnie będzie służył GS-owi, a dzisiaj znajduje się szereg różnych sklepów. Na górnym przedmieściu, czyli na dzisiejszym Placu Przyjaźni, przed wojną Friedrichstrasse, znajdowały się dwa duże hotele. Był to hotel pod złotym jabłkiem Ludwika Weissa, jak również hotel pod trzema lipami. Tak jak dzisiaj, tak i niegdyś hotele znajdowały się w miejscach ważnych z punktu widzenia komunikacyjnego, czyli w pobliżu wyjazdów z miasta. I tak właśnie w kierunku wschodnim, na ulicy Żagańskiej, znajdował się hotel pod koroną Marty Hübner. Najsłynniejszy żarski hotel niestety już nie istnieje. Tu za moimi plecami stał znany z grafiki Daniela Rellinga hotel pod Złotą Sową, albo inaczej hotel Du Pologne. Hotel Du Pologne był on wtedy, kiedy przybywali tutaj królowie polscy, którzy przejeżdżali przez Żary i zatrzymywali się u hrabiego Erdmana II Promnica. To tutaj zatrzymywała się świta króla polskiego, czy to Augusta II Mocnego, czy
Augusta III, właśnie w tym miejscu, w hotelu pod Złotą Sową, czyli jak mówię, podczas wizyty królów polskich, był to hotel polski, hotel du Pologne. W miejscu, którędy przybywali do Żark królowie polscy, chciałbym zakończyć dzisiejszą podróż po żarskich przedwojennych hotelach. Dziękuję Państwu za uwagę.